Kurwa, zawsze, nigdy nie będzie w ten sposób, żebym ja wbił do tej gry i żeby normalnie, znaczy w ogóle, no ja nie używam często tego komputera. Chodzi mi o to, że zawsze mam takie sytuacje, że muszę tą kamerę poprawić i zwykle to robię na nagraniu, bo mi się kurwa nie chce tutaj podglądu odpalać. Dobra, nieważne. Ej, wiecie co? Ej, wiecie, że ja nie jestem może jakimś... A, tu jest mikrofon! Ej, gdzie jest Rubik? Bo ja mam tutaj prowizoryczną postawkę do mojego asortymentu, że tak powiem, YouTube'owego. Wbijam sobie do gry, patrzę, a tutaj dodali jakiegoś tytana tam dwa... Któryś tam, nie wiem, jakiś tam wysoki level, 255 chyba. Patrzę, a tutaj tytanów też pozmieniali. Do Maguły jakieś naszyjniki dodali. Ty. Do Tenrota. A nie, do Tenrota to nie. Chuj tam. Do Maguły dodali jakieś naszyjniki. Tutaj dodali jakieś trzy kaptury. Ta gra mnie naprawdę już dziwi, bo jeśli kiedyś... Znaczy, okej, na pewno jakieś zmiany były potrzebne. Ja też nie będę się może wypowiadał ogólnie o bardzo o Margonem. Znaczy, może inaczej, może nie powinienem się wypowiadać o Margonem, bo ja się gówno znam już na tej grze i tak naprawdę jak ja kiedyś może coś tam powiedzmy, coś tam pograłem i tak dalej, to szczerze dzisiaj ta gra zupełnie inaczej wygląda, bo ja w tą grę nie gram aktywnie z 3 lata. No, z 3 lata. Nie, myślę, że tak 2. 2,5, coś takiego. No i jednak ta gra się trochę zmieniła. Śniło mi się w nocy, że ale bez kitu Margody mi się śniło dzisiaj, że założyłem sobie to, bo zobaczyłem, bo sobie pomyślałem, że to ma CBK i rzeczywiście to ma CBK. Więc ta gra się diametralnie zmieniła. Dobra, pytanie, bo ja mógłbym sobie w sumie na Unii zresetować postać, tylko nie wiem w jaki sposób się mam tu napisać do tego ziomeczka, który zajmuje się tym mory, czy jak mu tam, i czym oni w ogóle mogą. Ważne. Dobra, nie wiem, coś najwyżej wykombinuję. No to także wbiłem do tej gry. Zobaczyć, co tutaj dzieje. Co tutaj się dzieje. Nie wiem, jak wejść na margonem.com, bo jak próbuję wejść na margonem.com, patrzcie. Coś mi się prawdopodobnie z przeglądarką spierdoliło. W ogóle nowy regulamin był tutaj do zaakceptowania i czemu mi to wszystko laguje, to też nie wiem. Znaczy, dobra, bo ja jestem... jak zwykle głupi, zaczynam gadać o pewnych rzeczach, a potem nie kończę. No okej, dodali te legendy. Tylko powiem tak, no nie będę mówił, czy to są zmiany słuszne, czy niesłuszne. Na pewno są to zmiany, które pewnie dużo ludzi jakoś tam ucieszy i tak dalej. Jednak powiem wam tak, wartość przedmiotu legendarnego na przestrzeni czasu, ile ja gram w tą Argonem, czyli od roku 2009, czyli niedługo będzie pierdolony 10 lat, Sylwestra będzie. Bez kitu założyłem sobie konto w Sylwestra 10 lat temu. Jako mały gówniak z podstawówki kolega mi polecił tą grę i mówi: ty, Margonem, fajna gra i tak dalej. Tu Zulusy bijesz, tu masz quest z żywiołami. Ty, weź sobie może pograj. No okej, tylko gdzie mam iść? Może tego koma ogarnę. Dobra, wiecie co wam powiem? Że szczerze mam to w piździe i nie chce mi się kurwa tego robić. Znaczy, ty, włączyłem sobie... Widać mnie? Dobrze. Włączyłem sobie na margonem.com na Chromie i nie wiem, kurwa, połączenie jest niebezpieczne czy coś takiego. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy zakładałem konto na margonem.com i to było jakiś czas temu... List pożegnalny, no kurwa, jakiś ziomeczek, który ma pewnie 10 level, kończy z grą i szczerze... No, 83. No, to fajnie. Ty weź się może idź wyjeb. Szczerze, to raczej myślę, że każdemu koło chuja to lata tak naprawdę, jak to kończy... Kto kończy grać tą grę. Tak przynajmniej ja mam. Chciałem mi się ekspić. Chciałem kurwa i się ekspić. Idziemy na te koboldy bez kitu. Nie wiem nawet, jakie są ekspowiska szczerze w tej grze. Ej! Zdzisiek pomocnik może mi pomoże. Jak ja kiedyś się śmiałem, że ludzie korzystają z takich dodatków, bo wszystkie ekspowiska to się znało na pamięć, to teraz, ja nie wiem, może wprowadzili jakieś dziki bez kitu, bo jest jakaś elita 56. Ekspowiska. Aha, chyba to nie jest zaktualizowane nawet. No super. Kozice. Nie, bez kitu. O czym ja gadałem?
A, no że się kiedyś śmiałem, a teraz to sam jednak z tego korzystam. I co ja jeszcze mówiłem? Nie wiem, łeb mam już kurwa chyba zepsuty. Dobra, co wam powiem? Że nawet grałbym w tą grę. Nawet nagrywałbym nawet vlogi. Ale kurwa, człowiek nie może. Bo wiecie, jak wygląda moje życie? Ej, nie będę mówił, że jest jakieś chujowe i tak dalej. Bo jest spoko. I nie będę kłamał. Jest git. Bez kitu. Tylko chodzi mi o to, że jak napierdalasz, znaczy ja pracuję ogólnie po 10 godzin. I to mi w miarę odpowiada, szczerze. Bo przynajmniej więcej się zrobi. Pracuję też czasem w soboty. W soboty też się opłaca, że tak powiem. Wiecie, ogólnie to jest tak, że może przepracujesz troszeczkę więcej, ale i troszeczkę więcej dostaniesz. I troszeczkę więcej zrobisz, i troszeczkę więcej masz satysfakcji z własnej pracy, o ile cię praca nie wkurwi do tego stopnia, że już masz jej po prostu dość. Ja na przykład pracując i mając piątek, i na przykład wiedząc, że mam weekend, to nie jest dla mnie taka ulga, bo to nie jest praca ciężka, tylko jest takie, no okej, zrobiłem te, powiedzmy, załóżmy, pracowałbym te 40 godzin, no to dla mnie to by było. Jakbym przepracował 40 godzin w obecnej pracy, to ja bym się poczuł, jakbym w ogóle nie pracował. Mówię wam serio. Ja w miesiącu, na przykład w maju, wyrobiłem 200 i liczyłem sobie, że nawet jeśli bym się bardzo spiął, to ja mógłbym wyrobić 230-242 godziny. Szczerze, ile to zmienia w moim życiu, pracując powiedzmy 2 godziny więcej, ja widzę w tym same zalety. Bo powiem wam tak, znaczy to, o, w sumie to jest dobry temat, tak naprawdę, żeby o czymś pogadać. Ja pracuję ogólnie jako geodeta, robię różne działki, robię różne kontury użytki i tak dalej, rzeczy związane z gruntami, czyli po prostu taka czysta geodezja, którą się teraz zajmuję. To jest właśnie to, co robię. I tak, pracuję 6 km od pracy. O, w ogóle widziałem ostatnio, filmik był typa tego dla pieniędzy, tego czarnoskórego ziomeczka, który nagrywa filmy, które niby mają tam, powiedzmy, związek z pieniędzmi, tak? Że coś ci się bardziej opłaca niż tamto. No, fajnie, że ty przeanalizował tylko i sytuację w Warszawie. Więc moim zdaniem słabo, bo nie każdy mieszka w Warszawie, nie oszukuj się. Aha. Czemu ja miałem tu jakiś. Dobra, chuj to. Dobra, ale ty przeanalizował ogólnie, żeby wszyscy zapierdalali hulajnogą elektryczną. I ja sobie myślę, okej, tylko fajnie, że analizujesz tylko i wyłącznie sytuację, kiedy mieszkasz w Warszawie. No to nie. I na przykład dużo ludzi też mieszka w mniejszych miastach, dużo ludzi mieszka na wsi, więc jeśli ci się opłaca zapierdalać hulajnogą elektryczną do pracy niż samochodem, powiedzmy na wsi, gdzie musisz zapierdalać na przykład ileś tam kilometrów, to pozdrawiam. Bez kitu. Nie, to było takie po prostu pod publikę. Ale dobra, szczerze, ten film nie jest po to, żeby oceniać film kogoś innego, tylko po prostu mnie skłoniło to troszeczkę do takich małych przemyśleń. I doceniłem tak naprawdę własną sytuację. I to też ma troszeczkę związek z tym, dlaczego ja robię tyle godzin, a nie inaczej. Dajmy na to. Wstaję sobie 6:10, ustawiam budzik. Ogarniam się, ubieram, idę zapalić jednego papierosa, 6:32. W tyle minut ogólnie się ogarnę, żeby od 6:10 do 6:32 się ogarnąć. Więc tak, palę sobie jednego papierosa, 6:30, 6:40 nawet mógłbym powiedzieć, że wyjeżdżam z domu. W pracy jestem, wiecie, która? 6 km pokonuję w jakieś 8 minut. 6:50 to już jestem przy komputerze. Zaczynam pracę o 7. Ta praca nie jest jakoś bardzo wymagająca. Czasem robię różne rzeczy i tak dalej, ale szczerze, masz czas, żeby coś zjeść. Masz czas, żeby iść zapalić. Masz czas, żeby, nie wiem, nawet wejść na Facebooka i coś takiego. I szczerze, to nie jest praca, która mnie na pewno jakoś przemęcza. I powiedzmy, okej, przepracuję ten cały dzień, coś tam porobię, coś tam nie porobię, coś tam porobię, coś tam nie porobię, coś tam porobię. I przychodzi taka 15 godzina.
Wracając o 15 godzinie do domu, to wracałbym pół godziny. No powiedzmy 25 minut. Wracając o 16, to ja wracałbym 35 minut. Więc moim zdaniem już lepszą alternatywą jest poczekać do tej 17, porobić trochę nadgodzin i wrócić w 5 minut. I autentycznie, o 17 wracam w 5 minut. Po prostu mijam wszystkie korki i to jest po prostu o tyle fajna sytuacja, że okej, ta praca nie jest na tyle wymagająca, żebym ja się naprawdę przemęczył, żebym miał jakieś myśli samobójcze, żebym był wkurwiony i tak dalej. Więc wolę sobie po prostu do tej 17 porobić troszeczkę nadgodzin i tak naprawdę zgarnąć same zalety. I tak to się żyje, ale co jest kosztem troszeczkę tego, że... Znaczy, no tak, ja nawet jeśli bym kończył o tej 15, to co? 15.30 byłbym w domu i miałbym półtora godziny życia więcej. No, to nie jest jakoś dużo. Tylko też człowiek jest trochę zmęczony psychicznie, bo cały czas ma świadomość, że jednak jest w pracy i pracuje, to brakuje też trochę czasu. Brakuje czasu względem tego, że na przykład chciałby się odpocząć, no bo jednak, no nie oszukujmy się, ale po 10 godzinach człowiek chciałby usiąść, powiedzmy, na przysłowiowej dupie przed telewizorem i troszeczkę się zrelaksować. No, różni ludzie relaksują się w różny sposób. Ja na przykład lubię nawet czasem usiąść po prostu i odpocząć, no bo jednak wydaje mi się, że taki odpoczynek jakieś przynajmniej pół godziny, no człowiek przynajmniej po 10 godzinach na to zasługuje. Oczywiście też trzeba dodać sobie czas ogólnie zrobienia czegoś do pracy, bo wykorzystuję czas w pracy, żeby też coś zjeść i tak dalej. Śniadania nigdy nie jem w domu, ze względu na to, że mogę do pracy przyjść. Więc właśnie zjeść przy komputerze czy coś takiego, więc spoko. O czym ja gadałem? Nie, bez kitu. I wiecie, jeśli ja mam na przykład, powiedzmy, takie pasje jak YouTube i tak dalej, to też nie ma trochę chęci na to. Jeśli chodzi właśnie o coś takiego jak basen, jeśli chodzi o coś takiego znajomi, jeśli chodzi o coś takiego jak dziewczyna i tak dalej, to trochę człowiek nie ma czasu po prostu na takie rzeczy. I tak się to się robi, że cały tydzień tak naprawdę robisz podobne rzeczy. W weekend ogólnie wyjdziesz sobie gdzieś albo pójdziesz w sobotę do pracy. A nie chodzę aż tak często w sobotę. I no okej. Wyjdziesz sobie do znajomych i tak dalej. Zaraz jest sobota, zaraz jest niedziela i zaraz zapętasz takie kółko. I wiecie, jaka jest najgorsza świadomość? Że ja mam rocznikowo 22 lata. No we wrześniu będę miał 22. Jeszcze 8 lat. I będę miał kurwa 30. I szczerze, tak jak... Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale myślę, że spotkaliście się ogólnie już z takim stwierdzeniem, że wam dorośli mówią, że o, do 18 to leci czas, a potem to nawet się nie obejrzysz i będziesz miał 30, 40. I szczerze, no naprawdę, tak jest. Idziesz do pracy, to każdy tydzień mija ci tak samo. No, zależy też, jaką masz pracę ogólnie, jak wygląda twoje życie, czy się to zmienia, czy wyczekujesz czegoś i tak dalej, ale no na pewno każdy człowiek, praktycznie każdy, w jakimś etapie swojego życia wpada, powiedzmy, w taką monotonię i rutynę. I każdy tydzień wygląda z reguły podobnie, no może się różni tam paroma aspektami, ale to jest po prostu rutyna. I ta rutyna powoduje to, że się przyzwyczajasz do takiego tempu, do takiego tempa życia i te tygodnie lecą. 53 tygodni to jest rok, a nawet chyba 52,5, coś takiego. I nagle mija rok, nagle mijają dwa, nagle mija trzeci, nagle mija 30, nagle mija 40. I wiecie, później jak dochodzą jeszcze zobowiązania, czyli dzieci, żona i tak dalej, to mija też. Człowiek też nie ma potem czasu się po dupie podrapać. I jakby nie wychodzić z założenia, to takie jest właśnie życie człowieka. Zresztą jest przyzwyczajony, znaczy powinien być przynajmniej przyzwyczajony do długiego, szarego życia jak papier w kiblu XD. Coś takiego. No, ale wracając ogólnie do tego, jeśli mam już jakieś chwile, to staram się je albo właśnie, no jakoś po prostu wykorzystać. Nie, i też ogólnie brakuje człowiekowi snu. No, powiem szczerze, tak. Na przykład jak wróciłem w sobotę o 4 rano, to spałem do 14. Naprawdę, no bo po całym tygodniu jednak... Ja czasem mam ogólnie takie sytuacje,
że na przykład dzisiaj miałem coś takiego, jest 13 godzina, ja powinienem być rozbudzony. Ja siedzę tak. Ja dosłownie zasypiam, kurwa, przy chybanym komputerze w robocie. I takie zwiechy. Ale cieszę się, że nie mam przynajmniej żadnej presji w pracy. Nie jestem narażony na nic. Nic się nie dzieje złego. A weźmy może na Brutala, wejdźmy. Ej, to jest nawet spoko sposób, bo ja kiedyś nawet z tego serię nagrywałem. Ale w chwili, kiedy ja zobaczyłem... Dobra, w ogóle walnijmy sobie może. Jak ja zobaczyłem, że... No dobra, mam... Nie, nie mam ujemnego expa. Żeby wbić poziom, to jednak potrzebujesz naprawdę albo dużo ludzi pozabijać, albo potrzebujesz w chuj expić. I to w chuj. Chyba 4 razy więcej jak normalnie. I to jest tak, no expisz, 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 spotkasz jednego ziomeczka, który ci zabierze 8% expa. Pomnóż sobie to powiedzmy razy te 4. Znaczy, no nie wiem czy razy 4, ale tak mi się wydaje, że 3 albo 4 razy więcej trzeba tutaj expić. I wiecie, podbija do ciebie ziomeczek, zabija ci ten exp i jesteś w piździe. Okej, ty też możesz zabrać innym. Tylko szansa, że ty jako nowy gracz z unikatowym ekwipunkiem zabijesz kogoś i rzeczywiście zdobędziesz ten exp, no jest raczej, wydaje mi się, że mała. Bo raczej w większości na Brutalu grają ludzie, którzy już trochę grają tutaj. I myślę, że mają troszeczkę lepszy ekwipunek od unikatowego skarmazyna. Więc no nie jest tak kolorowo, tak naprawdę. Wiecie ogólnie o czym rozmyślam od jakiegoś czasu? I w sumie tak naprawdę często na rozmyślaniu i... Znaczy nie, ja muszę mieć konkretny plan. Ze względu na to, że jestem człowiekiem, który bardzo lubi mieć, powiedzmy, jakieś pasje i dla mnie życie... Nie chciał, no nigdy nie chciałem, żeby życie to było tylko wegetacja. Zawsze chciałem mieć coś więcej. Chcieć, ale i też do tego dążyć. Z tym dążeniem może troszkę gorzej szło, ale dobra, nieważne. Myślałem ogólnie, żeby... Stworzyłem nie jeden bit. Siedzę w bitach już troszeczkę czasu ogólnie i właśnie staram się coś takiego zrobić, co mi bardzo dobrze wpadnie w ucho, jeśli chodzi... Ja mam problem ogólnie z tym, żeby zrobić jakiś bit, który będzie miał bardzo szybkie tempo, gdzie będę mógł się, powiedzmy, popisać swoimi zdolnościami. Ze względu na to, że w miarę ogarniam FL Studio, ale też chciałbym ogólnie, powiedzmy, nagrać coś takiego, ze względu na to, że mam kamerę, że ogarniam dużo efektów w Sony Vegasie, to chciałbym się szczerze po tych latach, tak naprawdę latach, kontaktu ogólnie z komputerem i z, powiedzmy, obróbką, czy to wideo, audio, czy graficznej, chciałbym mieć ogólnie pole do popisania się. I tyle tak naprawdę. I nie chciałbym ogólnie na przykład zrobić czegoś chujowego, bo po prostu chcę, żeby to było, powiedzmy, pole do popisu i żebym mógł być po prostu z tego dumny. Żeby to była dla mnie satysfakcja. Tylko, no tak jak mówię, trochę brakuje weny. No bo tak jak mówię, z reguły, gdy mam ten czas, to są też inne obowiązki. No ale na pewno cieszę się z tego, że na przykład ja nie tracę w swojej pracy tyle czasu na korki, jak na przykład dużo ludzi. Bo ja sam też pamiętam czasy, gdzie pracowałem dosłownie w tym samym miejscu, tylko ogólnie piętro wyżej, jak teraz. Jednakże wracałem o 15. I ja, zamiast kończąc o 15, przepraszam, o 15, kończyłem 15:45, to ja byłem zwykle nawet 16:30 w domu, jadąc 6 km. I to jest właśnie fajne, że ja teraz, nawet po prostu robiąc więcej godzin, no to ja mogę być parę minut dosłownie i tego czasu się nie traci. A ja nie lubię tracić czasu, naprawdę nie lubię. Bardzo nie lubię też na ludzi czekać. I nie pozwalam ludziom czekać na mnie. Zwykle to jest tak, że jestem jeszcze wcześniej. Ale po prostu szanuję czas ludzi. Także co? Postanowiłem sobie ogólnie, że wypiję dzisiaj jakiś tam, powiedzmy, mały trunek, że nagram w końcu. Po prostu pogadam, podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Kurwa, tu nic nie ma. Nie ma na tym świecie. Zaraz pewnie mnie ktoś wypierdoli i będę w Werbin i stracę 8% expa. Tutaj jakieś ziomeczki są. Kurwa, nic się nie dzieje w tej grze. Znaczy, nic się nie dzieje w moim gameplayu tak naprawdę. No bo nie ma prawa się nic dziać, kiedy nic nie robisz. Bo nawet jeśli bym chciał, no to kurwa,
No też wiek robi swoje, ale po prostu mi się nie chce. Też. No i nie ma czasu. Ale wbiłem chyba nawet na chwilę w robocie. Tylko wiecie. Jednak jakiś szacunek chyba do pracy powinno się mieć, jeśli bym ten czas serio poświęcał na to, żeby napierdalać Markonem. Głupio by mi było, naprawdę. Ja rozumiem, że to jest. Jeśli masz lajtową. Powiem tak. Powiem tak, wam może się ogólnie wydawać, jak masz lajtową pracę, to to wykorzystuj, a ja wam powiem nie. Niekoniecznie. Z reguły tak robią właśnie Polacy. Tak robią ogólnie z reguły Polacy za granicą. Jak oni zobaczą, że mają troszeczkę za dużo luzu, to oni nie uszanują tego, że mają luz, tylko oni się poczują zbyt pewnie. I zauważyłem to wielokrotnie, że jeśli Polakowi, że jeśli obcokrajowiec ogólnie, jeśli jest pracodawcą, Polakowi nie wyznaczy pewnych granic, to on będzie je przekraczał. On będzie je przekraczał. On. Naprawdę nie chciałbym jakoś tutaj, wiecie, mówić źle o naszym narodzie, ale spotkałem się z czymś takim, że dając zbyt dużo luzu ogólnie, Polacy nie potrafią tego uszanować. Nie ma czegoś takiego, że oni, okej, mamy luz, to troszeczkę się, powiedzmy, poobijamy, ale i tak będziemy wyrabiać, powiedzmy, normę, czy będziemy po prostu jakoś tam pracować i tak dalej. Nie. Spotkałem się z czymś takim, że Polak właśnie, jeśli ma luz, to go wykorzysta do granic wytrzymałości. Co już jest po prostu przegięciem. Dlatego ja szanuję swoją pracę i nie chciałbym przeginać. Po prostu mam jakiś szacunek do tej pracy. A powiedzmy takie moje spostrzeżenia właśnie. Gdy byłem za granicą, mogą mnie czegoś nauczyć. I widocznie nauczyły. Bo moim zdaniem inteligentny człowiek wyciąga wnioski. I tak właśnie jest. Najchętniej, jeśli mówię już o Margonem, to zagrałbym właśnie na tym komie. Tylko tak naprawdę na tym komie mam chyba 109 level, czy 110, więc musiałbym być 120. A to troszeczkę czasu mogłoby zająć. No ale na Magradi by się poszło. No i, ale właśnie to mnie denerwuje, że naprawdę nie mam pojęcia, jak mogę to naprawić. Nie, serio, może coś popatrzę jeszcze. 18 minut już nagrywamy, wow. Dobra, nie, serio, zobaczyłbym coś. Dobra, wiecie co? Może będziecie mieli okazję zobaczyć mojego kota, bo go wpuściłem. Pewnie. A nie, widzieliście go, coś tam pokazywałem. Dobra, wiecie co? Kurwa, tylko mi telewizor spierdol. Proszę cię. Idź, chodź. No. Ach. Przywitaj się. No, ale urósł, nie? Pokazywałem wam go. Pierdolony. Ma pół roku. I waży 6 kilo. On nie jest gruby, on jest po prostu wyjebany, wielki. Naprawdę. Zawsze miał chyba takie bycze koty. W pół roku kot potrafi tak urosnąć. No, bez kitu. Wygląda, jest większy od jednego Yorka. Mam nadzieję, że nie będzie tu nic odpierdalał. Dobra. Korzystając z chwili... korzystając z chwili... to... napisałem do tego Morego Majo, czy jak on tam ma na Unii... I powiedziałem mu, ty gościu, wiesz, że twój wpis na blogu technicznym odnośnie resetowania postaci jest niejasny. I weź mi to ogarnij. Nie, ale tak poważnie. Rzeczy, takie jak wpisy na blogu technicznym odnośnie świata, czy regulamin, one powinny być pisane jak dla debila. I ja mówię wam to poważnie, bo trafiasz na różnych ludzi. I szczerze, no tak to powinno wyglądać. Z reguły, jeśli ty jesteś jakimś usługodawcą, jeśli ty komuś coś oferujesz, jeśli ty się czymś zajmujesz takim, no to raczej nie pierdolisz takim językiem, który jest znany dla jakiegoś wąskiego grona ludzi. Chodzi mi o to, że on tam napisał, elo, no może nie tak dosłownie, ale cześć, jak chcecie zresetowanie postaci, to napiszcie na panelu. I okej, okay, ja nie gram na tym świecie za często, praktycznie nie gram w ogóle. I okej, okay, jaki panel ja mam mieć na myśli? Czy to jest kurwa jakiś panel kontaktowy, który ten ogólny? Czy to jest jakiś panel, nie wiem, specjalny dla tego świata? Wypierdalaj skąd, kurwa! Czy to jest jakiś inny panel? I skąd ja mam wiedzieć, o co tu chodzi? Bez kitu. I chodzi mi o to, że jak ja przynajmniej zajmowałem się jakimiś regulaminami, czy ogólnie zajmowałem się kiedyś, powiedzmy, jakoś tam Destiny i tak dalej, że byłem super moderatorem, i ogarniałem dużo rzeczy, no to kurwa, masz styczność z ludźmi, którzy mają pół mózgu. Jak ja.
Kurwa, telewizor spierdolił. Nie. Ale masakra, ten kot jest pojebany. I chodzi mi o to, że takie rzeczy powinno się pisać naprawdę jak najbardziej zwięźle i ogólnie, no nie wiem, piszesz o jakimś panelu, to może opisz, o jaki panel chodzi, a nie kurwa tylko panel, a może panelu dostępnym, panelu kontaktowym, albo panelu, kurwa, wysyłać szlig do tego, albo cokolwiek. A nie robisz coś takiego, że piszesz ogólnie o rzeczach, które może są znajome dla ludzi, którzy tylko grają i wyłącznie na tym świecie. No tak się nie robi po prostu. Tak jak, nie wiem, byś był... Pracował w Plusie i ty powiedział, złóż podanie. Znaczy, no dobra. Złóż podanie, o, coś takiego, nie? Ale typ ci nie da tego podania. Typ ci nie powie, co to za podanie. I ty kurwa nie wiesz tak naprawdę. Ej, czemu ja biegam po postaciach jak debil? Na kom nie wejdę, bo jest kurwa zpierdolone coś na tym świecie. Ale dobra. Na 8-8 pala nie wbijam, bo jest plan taki, że go zresetujemy. Bo nie bez powodu o tym mówię. Zresetujemy go. Mam sporo rzeczy. Nawet wam mogę pokazać. I można... Nie wiem, jaką profesję. Możecie tam napisać, jaką mogę profesję zrobić. I może coś tam pokorzystamy z tych przedmiotów, które kiedyś mi się zachowały. A jednak tych przedmiotów trochę jest. I może zrobimy jakiegoś streamka. Może tego kota... Może zapierdalasz. Może zrobimy jakieś śmieszne rzeczy. Może coś sobie pogramy. Na Unii to nie będzie mi kosztowało jakoś bardzo dużo czasu. Patrzcie, trochę przedmiotów tu jest. Więc może coś się pokorzysta. Kiedyś to ja miałem... Pamiętam, że kiedyś ja miałem dosłownie całą zakładkę legend. Dosłownie całą zakładkę legend. No ale to było ile czasu temu? No pewnie teraz to nie jedna osoba ma więcej niż ja. Ja nie powinienem się tak naprawdę niczym szczycić, ale kiedyś no to był taki no szacunek. Nie! Kurwa, na 8-8 wbiłem, jestem głupi. Dobra, chuj tam, za 5 dni najwyżej się wbiję. Kurwa, głupi jestem. Ale nie wiem, czy to mi zaliczyło. Sprawdzimy. Sprawdzimy, czy to mi zaliczyło. 8-8. Ostatnio zalogowany. 6-5. Nie zaliczyło mi, zajebiście. To jak mi ten typ odpisze i typ mi łaskawie wyśle to zaproszenie i typ mi może też powie, o jaki panel chodziło, albo cokolwiek, albo something, albo kurwa nie wiem co, to może zresetujemy tą postać i sobie pogramy. Ja na razie jak debil biegam sobie po postaciach, bo nie wiem, co mam robić w tej grze. No co, nie wiem, no kurwa, ta gra już tak naprawdę, no kiedyś to ja miałem wszystko, kurwa, wszystko miałem. Wszystko, kurwa, tak samo w sumie jak w życiu. Ale chuj tam. No miałem wszystko. Kiedy zaczynałem... Będą takie rapsy. Kiedy zaczynałem, to nie miałem nic. Każdy się śmiał albo ulewał. Chodziłem dwie klasy do prywatnej szkoły, bo mama nie chciała Menela. Bo mama chciała jak najlepiej. Nie chciała, by tak był mnie zeżar. A dzieciaki z prywatnej szkoły potrafią śmiać, że mam Antoni plecak. Całe braciszku, dzieciszku... Kurwa! Znaczy, znam tekst, ale... Ale wiecie, o co chodzi. Nie, trochę mnie to piwo wzięło. Jestem zmęczony w chuj. Jest 22.16. Ja idę się myć. Idę sobie zrobić obiad zaraz na jutro do pracy. Idę coś jeszcze zjeść. I ciągniemy rutynę do końca. I zapierdalamy. A ty, kocie, nie myj się tutaj. Mam PS-a. Trochę sobie gram w Odyseja. Kupiłem sobie Assassin's Creed Odyseja w lutym. Mamy maj. Wiecie, który mam level w tym Odyseju? No nie! Zostaw to, kurwa! Ty jesteś głupi. Znaczy, no kurwa, jest młody po prostu. On nie jest głupim kotem. On jest po prostu młody. Nie tak powinienem to nazywać, bo cały czas mówię, że on jest głupi. No nie, on jest głupi. Bo nieraz widzę przejawy bardzo dużej inteligencji u niego. Tylko po prostu jest młody. Kurwa... I odpierdala trochę. Patrzcie, jak odpierdala mój kotek. Gdzie on jest? O, tu jest. A, widzicie, jaki spryciarz? A, i się ujebał na pizdę. Co on sobie będzie żałował w życiu? Jak może sobie pobiegać, poskakać? Wariacik. Dobra, że może go będzie widać. No, także taki kotek. Ja sobie biegam na Berusie. Ja już nie powiem, ile razy ja się wyjebałem. Na pewno nie jedna osoba więcej razy się wyjebała ode mnie. No, wbiłbym na kom. No nie wbiję na kom, bo jest coś zjebane z tym światem. I to nie jest sprawa ogólnie... Co się
Ale bąka puścił, kurwa! Z margonem.com. Siedce dzieje się. Co się dzieje? Źle się dzieje. Nie wiem, nie wiem, myślałem, że jak wpiszę, to może coś będzie. Ale nie wiem, może ja mam tylko problem. Dobra, powiem tak. Jeśli wiecie, co się dzieje z margonem.com, czy może ja mam tylko taki problem, możemy pobrać jeszcze jedną przeglądarkę, bo na Chromie mi to też nie działa. Na Mozilla gram normalnie, więc też mi nie działa. Więc jeśli coś wiecie, to się odezwijcie. Dzięki. Z góry. I tak to się robi, gościu. W tych siedcach pieniądze. Znaczy, powiem wam tak. Miałem ogólnie opcję, żeby pojechać do Warszawy do pracy, bo miałem propozycję pracy, tak? I chyba nawet o tym wspominałem. Tylko chodzi mi o to, że naprawdę opowiedziałem, jaką mam sytuację, że mogę sobie, powiedzmy, zostać te 2 godziny dłużej w pracy, ogólnie narobić nadgodzinki i tak dalej. Okej. Są ludzie, którzy mieszkają w Warszawie. Okej. Płacą więcej. Okej. Ludzie są też siedlec, którzy dojeżdżają do Warszawy. Okej. I znam takich ludzi. Okej. Nie raz powiem okej. I chodzi mi o to. Okej. Nie, no, że mógłbym dojeżdżać do Warszawy, tak? Tylko licz sobie 1,5 godziny plus 1,5 godziny. Licz sobie ogólnie dojazd jako czas i licz sobie dojazd jako po prostu koszt. Więc tak naprawdę to ja wolę sobie posiedzieć 2 godziny w pracy, ominąć korki i siedzieć w tych siedcach, niż pójść do Warszawy. Naprawdę. Ewentualnie, jeśli bym w przyszłości mi się odwiedziało coś, po prostu chciałbym mieszkać w Warszawie. Okej. Okej. To może i tak. Ale wiecie. Ja na pewno jestem bardzo zadowolony ze swojej pracy. I życzę każdemu człowiekowi, żeby znalazł taką pracę, która będzie mu dawała satysfakcję, w której nie będzie musiał iść jak na skazanie i się odnajdzie po prostu w pracy. Życzę to każdemu człowiekowi, żeby miał luźną atmosferę w pracy, żeby mu po prostu to odpowiadało. Znaczy nie luźną, różnym ludziom ogólnie odpowiada. Jednemu może odpowiadać luźna atmosfera, drugiemu niekoniecznie. Pójdziemy na seta sobie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co mam robić w tej grze. Także ten odcinek jest ogólnie o niczym. Pobiegałem sobie jak debil, ale dobra, jak mi ten ziomek odpisze, jeśli mi wyśle to zaproszenie, łaskawie, panicz, to tutaj się coś porobi i może będzie ciekawie, może nie będzie ciekawie, a może będzie. Ja, Geodetics. Może się nagra ogólnie w końcu te rapsy i tak dalej i zrobi... Nie, szczerze, bardziej niż na wokalu, czy bardziej jak na obróbce audio, zależy mi o to, żeby zrobić fajny klip. Bo do tego myślę, że ma bardzo duży potencjał. I mówię wam poważnie. W tym mam bardzo dużą zajawkę. Więc myślę, że taki potencjał, który jest, no nie wypadałoby go po prostu zostawiać i usypiać, tylko można to wykorzystać. A YouTube naprawdę jest, znaczy ogólnie, tak mówiąc, internet. Wspaniałym miejscem, gdzie możecie tak naprawdę podzielić się. Tak jak kiedyś mogłeś ogólnie pisać swoje Mickiewiczu, powiedzmy, swoją sztukę mogłeś pisać do szuflady, to dzisiaj mógłbyś to wpierdalać na traki, gościu, albo na jakieś inne... zapodaj.pl czy jakieś... No wiecie, możesz to po prostu publikować. Jednej osobie się to spodoba, drugiej osobie się nie spodoba, ale możesz to publikować. Nie masz żadnej cenzury i tak dalej. Internet. Wspaniały wynalazek, tylko trzeba dobrze z niego korzystać, moim zdaniem. Kto się nie zgadza, łapko w górę. Dobra, pójdziemy do tego 2-4-2. Ej, naprawdę, nie wiem. Nie wiem, co ja mogę tu robić. Biegam sobie, kurwa, po tych postaciach. Nic nie wnoszę do tej gry. Nic nie pokazałem. Nic nie zdobyłem. Nawet unikatu żadnego pierdolonego nie zdobyłem. Po sobie biegam, jak idiota. Dobra, pójdziemy na Brechereta. Wiecie czemu? Bo kiedyś stałem na tym Brecherecie chyba z 8 miesięcy, czy rok. Tak mi się wydaje. I dopiero zdobyłem skrzydła warów, które w sumie już ich nie mam. Więc pójdziemy sobie po prostu na Brechereta i liczymy na to, że... A ja nie niszczę zwiwany chyba. No ale nie, po prostu chciałbym iść i chciałbym spełnić swoje marzenie. Chcę iść sobie właśnie na Brechereta i ubić go raz. Może ubiję go 2 razy. Może. Pamiętam, że miałem 2-4-2 i ja stałem na nim. Grałem wtedy na Starku. Tak. Starku? Nie. Na czym grałem? Na Starku.
Tak. Nie? Nie wiem. Nie wiem, na jakim świecie grałem. Whatever. I pamiętam, ja mówiłem sobie, nie no, ja chcę zdobyć te skrzydła awarów. Już to jest ostatni level, kiedy ja mogę to założyć. I mając 242 level, ja chciałem założyć skrzydła awarów, które mają, są na 184. I... No i je założyłem, koniec końców. Stałem w chuj. Bez kitu. Dzisiaj można by było założyć milion innych pewnie hełmów, które by były lepsze. No wtedy to co, był diadem na 190, tak? A teraz to, nie wiem, z maguły, znaczy z maguły wtedy też było, ale no jest dużo więcej przedmiotów po prostu, tak? Z tego Madoxa chociaż. Od razu sobie może Vivany poszukamy. Może będzie. Szczerze? Ej, bo jest taki heros, który się nazywa Młody Smok. I wiecie, co ja wam powiem? Ja nigdy go nie biłem. Ha, 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 ha. Ej, czy tu jest więcej driad? Tak, jest więcej driad. Bo mi się wydaje, że nie było tutaj aż tyle. Ej, dobra, ej, a może sobie zrobimy jeszcze coś takiego, że tym 300 pójdziemy sobie na jakiegoś Furiona. I bez kitu. Nawet, no dobra, nawet ten odcinek, jeśli ma trwać długo, to wyjebane. Ja chcę spełnić dwa marzenia. Dzisiaj. Mam jeszcze trochę piwa, więc mogę sobie pogadać. Pamiętam tak samo, jak jestem na Madoxie, na Tarchu. Nie! Ja stałem na... Na Destiny stałem. Pamiętam, jak ja nawet z dnia na... Nie! Nie! Ja na Virtusie kiedyś stałem bardzo długo, bo ja pierwszą swoją postać, którą tam wbiłem 270 razy, miałem na Virtusie i to był rok 2011 jakoś. Jeszcze... No, 11 myślę jakoś. Koniec końców nie doszło to do skutku. Bo odjebałem pewną tam... Nie pamiętam, jakaś była tam akcja, że mnie chcieli wypierdać. I wyjebali mnie. O, jest breheret. I nikt na nim stoi. Każdy ma wyjebane. Skrót awarów, proszę. I chuj, tam nic nie ma. Ja nawet minutnika nie mam w tej grze. Bez kitu. Nic nie mam. Jest minutnik? Minutnik. Wow, ej, czy naprawdę są jakieś nowe minutniki, czy coś się w tym pozmieniało, przezroczystość? Dobra, wyjebane, gościu. Dobra, i drugie marzenie. Idziemy 3-3-3 na Zorina. Czy lepiej może mi iść na tego? Na... Nie wiem, czy iść na Zorina, czy właśnie nie iść na tych. Nie, idziemy, nie, był plan, idziemy na Zorina. Wyjebane. Zakładamy sobie prezent od mojego ukochanego przyjaciela kiedyś z gry Morgonem MMORPG, Big Milek, który się nazywa. Pozdrawiam, wariacie. I idziemy na Zorina. Ja pamiętam właśnie jak... Ale przypominają się takie stare czasy, że się biegało ogólnie tam, nie wiem, stało się na jakimś smoku. Jakie akcje były właśnie, jakieś krzywe akcje, co ja odpierdalałem w tej grze, to głowa mała. Ja pamiętam, przeleciały 4 czerepy na smoku. A ja czekałem cały czas na naszej. Bez kitu. Ej! Ale naprawdę! Kurwa, jak ja sobie przypominam teraz właśnie takie E2 i tak dalej. Jak fajnie by było postać na czymś. Chuj w tego... Nie, na smoka nie wejdę pewnie. Chuj w tego zalinę. Kocie! Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy na Zorina. Albo przelecimy 3 setki. Ten odcinek może długo trwać, wyjebane. Jeszcze mam trochę czasu. Nie zaśpię może. No ale zwykle tak 6 godzin śpię. Znaczy jestem ogólnie przyzwyczajony tak naprawdę od bardzo długiego okresu czasu, myślę, że nawet 10 lat, że śpię praktycznie cały czas, a czy idę spać o 24, tak? Jeśli chodzi o tydzień. No w weekend to tam kiedy wrócę. Nie, przejdziemy sobie na 3-3 setki i chcę iść na smoka jeszcze. Bo chcę po prostu, jak ja sobie patrzę ogólnie na ten naszej i na tą świadomość... No kot się wypierdalaj! Stąd naprawdę jesteś... Kurwa, no atencjusz pierdolony. On naprawdę. Zobaczy, że... Kurwa, jeszcze i na Litwę siądziesz, to cię zajebie. Jak ty tu wlazłeś? Czajcie, macie ogólnie taką podstawkę pod...
Macie ogólnie, wiecie, takie, taką podstawkę na przykład pod klawiaturę. To ja ją wyjebałem, bo ten No jak kurwa mać! Idź stąd, błagam cię, wypierdalaj. Naprawdę nie chce mi się ciebie w piwnicy zamykać. Wkurwia ten kot. Naprawdę wkurwia. Bo on jest tak. Albo ci przyjdzie dzisiaj. Dzisiaj ktoś był u mnie. To on zgrywał takiego spokojnego, takiego dobrego i tak dalej. No może troszkę podpierdał, ale i tak był normalny. A on po prostu, to jest kot, który... No okej, okay, on jest młody. Ja właśnie to mówię, że on jest młody. On jest naprawdę inteligentny. Znaczy, on jest trochę jak ja. Też odpierdala. On robi coś takiego. Widzi, idziesz sobie powiedzmy i szukasz go, bo martwisz się ogólnie, czy on się tam gdzieś nie zaklinował, czy coś mu się nie odjebało i tak dalej. Jak... O, Margotem Scottem. Bez hitu, seria, Margotem Scottem. On jest taki, że patrzysz ogólnie, czy on się gdzieś tam nie zaklinował i tak dalej, a nie, on jest mądry. No... On jest mądry i on się wpierdoli gdzieś tak i będzie siedział cicho. Będzie siedział tak kurwa cicho, żebyś ty pomyślał, że jemu się coś stało. I on tak nagle siedzi cicho, cicho, a nagle ci tak wypierdoli, kurwa, prank gościu. Albo wczoraj na przykład odjebał takiego już takiego słabego joke'a, bo jest dywan, nie? I on właśnie wszedł na ten, wszedł pod dywan. I tak udawał niby, że ty gościu, mnie nie ma, jestem pod dywanem, ty wcale mnie nie widać. Albo się do jakiejś szafy wpierdala. Dobra, najpierw Furion. Furion, Zorin, Artenius. Tak, pamiętam, że pierwszy zdobyłem kryształ z Arteniusa. Nie mam już tej zbroi oczywiście. Pierwszy zdobyłem kryształ z Arteniusa, na którym chyba stałem najdłużej. Z Furiona zdobyłem po paru biciach i z Zorina też jakoś długo nie stałem. Chyba tak naprawdę z Zorina i z Furiona może zdobyłem nawet jednego dnia. Tak, tak, tak było. Jednego dnia zdobyłem. Aha, dobra, tu nie ma. Będzie Beka. Znaczy, nie będzie Beka, no trochę ludzi gra na tej Unii. Kurwa, nie goń mnie, proszę cię. Wypierdalaj. Kurwa, zostaw mnie. Sobie na smoka spierdolę. No wypierdalaj, kurwa, pajacu! Kurwa, pH się zachciało. Brudasi jebany, kurwa, umyj się. No kurwa mać, nie chce mi się, bo mnie zaraz jakiś lag złapie. Jak teraz pewnie. Wypierdalaj, idę na smoka, kurwa. Nic nie było. Nie chce mi się naprawdę, kurwa, bawić z nim. Ej, patrzcie, to jest fajne. Halloween 2013. Nie wiem, jaki to był konkurs nawet. Ja chyba jakiś... A, ja chyba pod bekę jakąś grafikę zrobiłem w Paincie, bo było... Czy literacki? Nie wiem. Jakiś konkurs po prostu. Brałem udział. Kiedyś w ogóle, jak były jakieś konkursy na TeamSpeaku, na przykład na jakieś piosenki. No to ja wbijam. Dzień dobry, nazywam się Dominik. Zaśpiewam Górala, czy Dzień nie żal, albo jakiegoś tam innego hi-fi bandę gościu. I tam się ludziom podobało. Także wiecie. Pozdro, nie? Z fartem. A pamiętam, jak się zapierdalało, żeby jebanego kota znaleźć. Ja koniec kotów i tak tego kota nie ubi... Nie zdobyłem chyba pierścienia z kotów. Nie, nie zdobyłem. Nigdy. A pamiętam, zapierdalałem jak głupi. Już mi naprawdę łeb bolał od niego. A dzisiaj nie miałbyś Scotta, sobie znajdziesz czegoś innego. Nie z czegoś innego, to jeszcze... Ej, i na nymf, ja kurwa dzisiaj podróżuję, pierdolę to wszystko. Jak będzie smok zajęty, to idzie na nymfo, ale na nymfo na pewno ktoś będzie. Ale ja po prostu patrzę na te grafiki i mi się przypominają po prostu czasy, jak się stało na czymś takim. I to jest fajne. Jak się widziało tą obramówkę. Kim ty jesteś? Peja. Na pewno mi nie wbije. Nie ma opcji. Ale tu pewnie kurwa 10 ludzi będzie. Tohti. No to jednak mi się nie uda. Wiecie, jaka jest największa beka? Bo tu był plan. Idziemy na Zorina. Poszliśmy na Furiona. Jakiś
pajac mnie kurwa gonił. To jest tyle tych 300. Tylko ja ten 333 mam od 3-4 lat, bo się z ziomeczkiem ustawiłem. A on ma 355. A mówimy, nie, ustawiamy 333, ale nie, on tam chyba potem. No jest wyjebane tak naprawdę. Ale nie, przez długi okres czasu to tak było. Pozdrawiam. Argonuś. Poznałem ziomeczka ogólnie kiedyś tam nad Argonem. Ale cały czas tam mamy kontakt, znaczy kontakt. No tam się raz na parę miesięcy odezwie i tak dalej. Także wiecie. Dwóch znajomych ma masz. Wow. Nie wiem nawet, znaczy ten drugi Jesu to wiem to, ale ten pierwszy to ni chuja mi nic nie mówi. Czemu te Argony mi się tak zwiesza? Ale nie, Nymco jest za blisko miasta, więc mi się wydaje, że jak ktoś sobie pomyśli tak o, a pójdę sobie na jakąś E2. No i myślę, że tak pomyślało więcej osób. I pomyślało sobie, no na Zorina to mi się nie chce, na Smoka to też mi się nie chce, bo tam głupio wchodzić. No to pójdę sobie na Nymco, bo tam najbliżej. Nie, po prostu dawno nie widziałem czegoś takiego. O, czegoś takiego. Naprawdę nie widziałem dawno. Nie wiem. Sprawdzimy sobie. Margonem.pl. Kiedy zdobyłem ostatnią legendę? Bo może się dokopiemy. Bo naprawdę ja w tym roku, może w tamtym roku nawet nie zdobyłem. Gdzieś tu może być. Ej. Jest jakiś temat na pewno. I ja bez kitu się dokopię do tego. Unia... przeszukaj temat. Sasusiek. Tak się nazywam chyba. Dzwoń do mnie. Ej! W tamtym roku zdobyłem legendę. Styczeń 2018 rok. Wtedy była moja ostatnia legenda. Już jej nie ma. Lucky day, gościu. 2017 kwiecień. A, to na skinshooterze. To już nie zobaczę. A kiedyś, kurwa, ja potrafiłem 5 legend wyjebać jednego dnia. A ja od półtora roku nie zdobyłem nic. Ale chciałbym udowodnić, że jeszcze potrafię. Kurwa mać. Który ty masz level? Który ty masz, kurwa, level? I gdzie mam teraz iść? Co jeszcze jest do seta byłem? Gdzie ja mogę jeszcze iść? Kurwa, nie pójdę na Quaitla. No nie pójdę. Oj, właśnie. A ten byk 242. Ten o tutaj, co jest. Może na niego pójdziemy. Kocie, nie, miocz, błagam cię. Tylko ja nie wiem, czego ubiję, czy będzie jakiś problem. Nie, no mam nadzieję, że nie. No bez przesady. Ale chyba nie takie rzeczy się spierdoliło. Kocie. Nie, miaucz. Dlaczego ty kurwa chcę? No i znowu przejdziesz mi tutaj, tak? Nie wiem, ten odcinek będzie długo trwał. Ile już to trwa? 25 minut? No to prawie 40 minut będzie odcinek trwał. No to tak spoko. A jak ja długo to piję, bo gościu. Nie, no i po prostu. Kiedyś ja miałem o tyle zrytą bani, no bo trochę się napierdalało w tą grę, nie będę kłamał. Że było inaczej. To na przykład po nocy potrafiło mi się śnić. Ten właśnie widok obramówki legendarnej. Kocie, wypierdalaj naprawdę! Nie mam do ciebie siły! Patrzcie, jaki fajny. Wkurwia, naprawdę. Bo on kurwa... No wiecie, jak miałem poprzedniego kota, to był taki, o spoko, pochodzę sobie, ale ja ci nic nie zepsuję, naprawdę ci nic nie zepsuję. I powiesz mu tak o... No a ten, kurwa, patrz jak monitor spierdolić! No bez przesady, no to już jest, kurwa, pojeb jebany. Kurwiający. No! Patrzcie, kurwa, mać, bo ja to nie... A, no oczywiście nie przeniosę tej kamerki. Chciałem wam pokazać, co on robi. To jest masakra, patrzcie. Mam tutaj tak... Coś takiego, no nie wiem, taka półka, tylko że ona z tyłu też jest otwarta, tak? Idziemy, kurwa, we dwoje. Bo się z tobą nie pierdolę.
Jestem taka półka otwarta i on z tyłu myśli sobie, no wskoczę i wyjdę mu przodem, zrobię mu takiego pranka, gościu. Wkurwia. Ale jest ładny. Mam nadzieję, że się ogarnie, bo naprawdę ja mam ochotę go wykastrować. Naprawdę. Bo może wtedy by się ogarnął. Aaaa! Dobrze idę? Bo ja nie wiem, jak się idzie na tego wariata. Chyba tędy. No nie, kurwa, nie będę z tobą siedział, nie ma opcji. Wypierdala. No kurwa, masz co naprawdę co pół minuty, kurwa, patrzeć, czy on ci, kurwa, nie wiem, siedzi na telewizorze i ci go nie rozpierdoli? No nie, no to jest przesada. On mnie wkurwia... Nie wiem, czy gorzej jak LOL. Ej, jak to się idzie? Nie wiem. Muszę zaryzykować. Ej, ja mniej więcej wiem, ale nie wiem. Także wiecie. No ale chciałabym w końcu zobaczyć, jak to jest notnąć legendę. Ten niezapomniany widok tej obramówki. I po prostu ta satysfakcja. Że wrzucisz, tam ktoś ci plusa da. Ktoś tam powie, ty frajer jesteś, albo ci minus 10 zrobił. Powiedz, kto ty kurwa jesteś, my cię nie znamy. Sasusiek, a kto to taki kurwa jest? Wypierdalaj z tego serwera, pajacu jebany. Wypierdalaj. Było to. A nie, chyba dobrze idę. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja potrafiłem na 2,92 padać tutaj. Więc nie wiem. Mam nadzieję, że będzie dobrze. W życiu kolosa nawet żadnego nie biłem. Także wiecie. No, nie biłem. Także nawet nie wiem, z czym to się je. No to jest chyba gorsze, troszeczkę słabsze od Tana. Mi się wydaje. I chyba szybciej się respi. Wypierdalaj z tego serwera. I tak ładne. Wypierdalaj z tego serwera. Nie mam umiejętności! Kurwa mać! Nie mam umiejętności. Nie mam umiejętności. Kurwa, gram na umkach bez umek. Aj tam, no to się go wyjebało z tego serwera. Dobra, nie wiem. On mnie tam szybko zabije, może. Pójdę sobie może jeszcze tym 2-4-2. Może, kurwa, znajdę jakiegoś demonisa pana wszystkości. Z demonisa nigdy nie. Powiem tak, jak dużo ludzi lotało zawsze dużo legend z demonisa, to jakoś nigdy nie mogłem, kurwa. Ja lotałem z goplany, kurwa, 1 500 100 900 legend. Ale nie. Ale wróciłbym sobie tak właśnie nową postacią, zacznę sobie grać na tej. No kurwa, zabij mnie, ty człowieku. Chcę sobie przejść. Albo sobie na współa przejdziemy. Zobaczymy, co on tam... Wypierdalaj, kurwa mać. Brudzie jebany. Godzinę odcinek i dobrze. Jak się bawić, to się bawić. Dobra, wypierdalaj, naprawdę. Gościu, bilotę. No, wypierdalaj. Znaczy, ja wypierdalam tak naprawdę. Sam zaatakowałem. Próbuję się do niego. Jakiś chyba dziwny jestem. Dziwny jest ten świat. No kurwa, 3-3-5 mi tu stoi, pojebało cię? No pojebało tych ludzi, no kurwa. Naprawdę ty obstawia Berchereta tutaj? No nie wiem, idę zaraz kogoś walę na pizdę, bo naprawdę się wkurwię. Ty, wróg jesteś. Ja mam samych wrogów, widzę. Więcej wrogów niż przyjaciół. Chyba mnie wyjebiesz, tak mi się wydaje. Bo napierdalasz tą grę tyle lat, a ja nie napierdalam i ty od błyskawic jeszcze nakurwiasz. Ty chyba jesteś wariat jakiś dobry. Aha, klątwa. Wampiryzm? Nie wiem, co to za umiejętności, ja mu nic nie robię. A, ja nie mam energii. Dobra, wyjebałeś mnie chyba już, kolego sympatyczny. Chyba mnie trochę zabiłeś, tak mi się wydaje. O, ostatni ratunek. Kurwa mać. Ci ludzie mają już milion, kurwa, legend w ekwipunku. I to właśnie, o czym mówiłem. Że wartość legend się zmienia. Jak kiedyś mogłeś mieć jedną legendę, ty ja naprawdę na... A to mój ziomeczek ogólnie. Kiedyś chodziliśmy razem do podstawówki Gimby. On teraz jednak nie jest geudetą jak ja. Idziemy sobie, zobaczymy, co on tam posiada na swoim koncie. Nawet nie mam pojęcia. Jeju, ale on nie zmienił tego ekwipunku od tylu lat.
Nic. O, timer. Zobaczymy, co ma na 2-4-4. Do końca piwa gramy. O! Wiele gej. A, dałem mu! Chyba mu dałem, no. Dobry ziomek byłem. Barnes. A to nie jest ten? NPC? Dobra, nie wiem. Subit. Na gąsa. Ej, bez kitu, jak ja na gąsie postał, ale tam jest kurwa na pewno od chuja osób. Na pewno. Na gąsie. Gąsie, gąsie. Nic. O, puty z gąsa. Marik. Ej, naprawdę, ja zapomniałem, że coś takiego istnieje. Na gąsie to się najwięcej chyba farmiło, kurwa, legend. Tam to śmiesznie. No ale naprawdę, no nie uwierzę w to, że tutaj będzie pusto. No nie ma takiej opcji. Ej, tu się pozmieniało. Lokum złych goblinów. Czy to zawsze było? Nie, to nie było tak zawsze. Przejście zablokowane było na starcie. Aha, czyli teraz można sobie iść typa na versusie po deda. A czy, bo tu jest chyba jeszcze kolos. Chuj go wie, szczerze. Nie wiem, nie mam pojęcia. Aha. Dopiero tutaj. Czy to jeszcze za moich czasów może tak było? Nie wiem, naprawdę. Dobra, wiecie co, nawet nie ma co iść na górę. Myślę, tylko po prostu sobie zobaczymy. Jak będzie elitka stała? Dobra, nie wiem. Idę go walić na pizdę. I pewnie ziomeczkowi przejebie PH. Co on ma, buty z Mortena? Nie, na dwusetkę. Dobra, no ale na pewno typ ma 1 500 000 900 legend, więc szczerze mogę mu kurwa gałę co najwyżej opierdolić, kurwa, i nic nie działa. Wypierdalaj z tego serwera. Już mi kurwa nie wychodzi coś takiego. Jak ja kiedyś pamiętam, miałem 8-8, kurwa. Destiny, kurwa, Sasusiek, kurwa. Wbija sam. Trzech w grupie. Pis, 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 kurwa. Dotyk anioła, pis, 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 kurwa, trzech wypierdalam, elo, wariacie, kurwa, bilotę. I tak było. Nikt, kurwa, nie mógł tam postać. Miałem pierdolony monopol na to. Szybki atak. Nie wiem, co on ma tu za umki, więc jak ktoś, to mnie nie ciśnijcie. Ostatni ratunek, cebek, ochrona żywiołów. Gniew bogów, co to jest? Nie mam pojęcia, co to są za umiejętności JBC, tak ogólnie. 35 minut plus 8, no kurwa z godzina będzie. Raz porenderuje się. Spoko. Trochę się przynajmniej pograło, trochę się pogadało, tak na chillku, tak bez jakiegoś większego przygotowania. No, fajnie. 23 zaraz jest. No nie, no i znowu mnie wyjebali. Pierdolę to już, kurwa. I tak to jest, nie grać w ogóle. I cię wypierdolą, elo. Nie, dobra. Kurwa, nic się nie zdziało. Cześć.